miasto tradycyjnie nowoczesne. Podobno to miasto bardzo otwartych ludzi, ale na pewno będziemy mieć świetną pogodę, bo już ją zamówiłam, więc uśmiechnijcie się. Jesteśmy w Gdyni. Gdynia nie bez powodu nazywa się miastem, które nigdy nie śpi, bo to drugie po Sopocie polskie centrum rozrywki. Całą noc jest tu bardzo głośno, a od migających świateł i stroboskopów można dostać oczopląsu. Życie nocne koncentruje się w nadbrzeżnej części miasta, gdzie puby, bary i dyskoteki znajdują się właściwie jeden przy drugim oraz na skwerze Kościuszki. A zaczynamy od takiego wyjątkowego Ahoj imprezowego. Jesteśmy na pokładzie wyjątkowym. Na tym pokładzie zawsze coś się dzieje. Ja dziś robię za Majtka, a to jest nasz kapitan. Kapitan po imprezach w Gdyni. Dokładnie, pokład to świetne miejsce. Zawsze jest tutaj pełno ludzi, bo oprócz tego, że odbywają się koncerty, występują też kabarety. Odbywają się wieczory panieńskie albo kawalerskie. Zresztą dzisiaj taki wieczór panieński się tutaj odbywa. Można zjeść świetną rybkę i od razu spalić kalorie na parkiecie. No i oczywiście można potańczyć, co za chwilę z kapitanem Iwoną uczynimy. Historia tego miasta narodziła się z morza i marzeń. Czy uwierzycie, że jeszcze 100 lat temu tutaj była wioska, potem przez chwilę kurort, a potem właściwie w ciągu chwili powstało to 100-tysięczne miasto, które było budowane właściwie przez wszystkich Polaków. To naprawdę ewenement na skalę światową. Gdynia miała być genialną wizją Eugeniusza Kwiatkowskiego, człowieka z Warszawy, który chciał zbudować doskonałe miasto otwarte na ludzi i świat. Miało być ono symbolem nowoczesnej Polski. Budowa Gdyni zbiegła się akurat z pewnym przełomem w architekturze, kiedy rozpowszechnił się nowy styl modernizm. To właśnie w tym stylu zbudowano większość charakterystycznych budynków Gdyni. Przykład jednego z nich mamy za nami w tle. To były budynki, w których nawiązywano do architektury okrętów, a więc często pojawiały się obłe kształty, bryły, różnego rodzaju nadbudówki przypominające części statków i maszty, które wprost nawiązywały do architektury okrętów. W tym stylu zbudowana jest jedna z najbardziej znanych ulic w Polsce – ulica Świętojańska. Ulica Świętojańska nazywana także rajem zakupów. I to nie dopiero od lat 90. Już kilkadziesiąt lat temu, kiedy do gdyńskiego portu dobijały statki, wysypywali się z nich marynarze i przynosili na tę ulicę te wszystkie rarytasy i frykasy, które zwozili z całego świata. Teraz też warto mieć tutaj sklep, bo to synonim kokosów i wielkich zysków. Raj zakupów, nie tylko dla kobiet. Handel rozwija się nie tylko na Świętojańskiej, ale też w innych częściach miasta. Przy każdej niemal ulicy stoi duży dom handlowy, w którym można kupić w zasadzie wszystko. Turystów przyciąga jednak centrum handlowe Batory, które mieści się w dwupiętrowym futurystycznym budynku nawiązującym do MS Batorego, legendarnego statku pasażerskiego. Na jego pokładzie działa ponad 70 sklepów, w tym kilkanaście markowych z ubraniami, butami, kosmetykami i tysiącem innych rzeczy. Sprawną komunikację między piętrami zapewniają szklane windy i schody ruchome, a między poziomami szklane mosty, zawieszone na wysokości kilku metrów. Miesięcznie centrum odwiedza kilkaset tysięcy ludzi, dla których zakupy są czymś więcej niż tylko wydawaniem pieniędzy. Gdynia jest jednym z zaledwie trzech miast w Polsce, w których do każdego ulubionego waszego miejsca dojedziecie ekologicznym, cichutkim i bardzo szybkim trolejbusem. Ten potwór podczas ruszania na skrzyżowaniu wyprzedzi niejedną świetną brykę. Jest dosyć drogi, bo kosztuje ponad 1 000 000 zł, ale szybko się zwraca ta kwota, bo w eksploatacji jest 1/3 tańszy od autobusu. Cichutki, ekologiczne, sama przyjemność z jazdy. Z okna trolejbusów można zobaczyć, jak szybko i dynamicznie rozwija się Gdynia. Modernistyczne budynki w zaskakujący sposób przeplatają się z oszklonymi dziełami najnowszej myśli architektonicznej. Ale tradycyjnie nowoczesna Gdynia urzeka też turystów wzgórzami porośniętymi gęstymi lasami i słoną wodą błękitnej zatoki, która zaczepia piaszczyste brzegi i klify.
koszulki macie fajne. Pytanie tylko, czy to ma jakikolwiek związek z rzeczywistością? Nie, te koszulki są tak odjechane, jak całe nasze miasto. Naprawdę? Jesteśmy w Gdyni, mieście odważnych ludzi, mieście ludzi przebojowych, mieście, w którym jest możliwe do zrealizowania każdy, nawet najbardziej odjechany pomysł. Na przykład, proszę o konkrety. Jesteśmy na plaży. W czasie wakacji to właśnie na plaży występuje Gdyński Teatr. Jeżeli ma pani jakiś ciekawy pomysł, mogę przyjść? Zrobimy go, bo to jest miasto, w którym kochamy niekonwencjonalne, niezwykłe pomysły i niezwykłych ludzi. Czyli zwariowani młodzi ludzie, którzy szukają, nie wiem, jakichś możliwości dla siebie, również mogą jak je znaleźć, magnes, jak przyjdą do pana. Przyciągamy ich do Gdyni i oni tutaj realizują swoje marzenia. I na tym polega fenomen naszego miasta. Dlatego bez wątpienia Gdynia jest zachodnim oknem Europy Środkowo-Wschodniej, które pielęgnując swoją przeszłość, bez kompleksów patrzy w przyszłość. Cztery działa artyleryjskie pojawiły się tu, na gdyńskim klifie, dopiero po 1945 roku, przy okazji zimnej wojny. Wystrzelone z nich pociski mogły dosięgnąć celu nawet 25 km dalej, a to oznaczało, że armaty obejmowały swoim polem rażenia cały obszar Zatoki Gdańskiej. A teraz błyskawicznie przenosimy się na Błyskawice. ORP Błyskawica to jeden z najsławniejszych okrętów służących w polskiej marynarce wojennej, który za zasługi na morzu udekorowany został orderem Virtuti Militari. Choć niszczyciel od 29 lat cumuje przy skwerze Kościuszki, to wszystkie maszyny i urządzenia są nadal sprawne, bo za utrzymanie jednostki w doskonałym stanie odpowiadają ci ludzie. 5A. Trafione, niezatopione. Niezatopione. Mhm. No to może B1. Pudło. Pudło. Co wy tak ten statek pomalowaliście na niebiesko? Po pierwsze nie statek, ale okręt. Okręt. Wszystko, co służy w marynarce wojennej, to są okręty. Mhm. Natomiast pomalowanie wynika z tego, że prezentujemy co jakiś czas społeczeństwu, które odwiedza naszą Błyskawicę, nasze muzeum, formy i kolory malowania okrętu w czasie jego służby. B8. Wojennej. B8. B8 trafiony, niezatopiony. I w tym roku pokazujemy Błyskawicę w kamuflażu, a więc w takim maskowaniu okrętu dostosowanym do jego służby na akwenach morskich, kiedy to Błyskawica służyła na Morzu Północnym na przełomie 1941 i 1942 roku. I wtedy był potrzebny błękitno-niebieski. Tak, i kamuflaż był właśnie dostosowujący do koloru Morza Północnego w tamtym właśnie czasie. Strzela pan, kapitanie. W takim razie ja bym dał w takim razie D3. Trafiony, zatopiony. Ale się ci udało. Do tej pory Błyskawice zwiedziło już 5 milionów turystów z całego świata, a co roku zagląda tu kolejne 150 tysięcy ludzi. Gdynia to bez wątpienia żeglarska stolica Polski, dlatego każdego roku ściąga tu cała plejada sportowych gwiazd. W sezonie porty jachtowe są dosłownie zakorkowane, a na kejach roi się od zawodników, którzy mówią w najbardziej egzotycznych językach. Do Gdyni na Mistrzostwa Europy w olimpijskiej klasie laser przyjechało około 250 zawodników z całego świata. Są tu przedstawiciele 40 krajów Europy, ale także ci, którzy przyjechali aż z odległej Malezji, Barbados czy z Seszeli. Podobno Zatoka jest wyśmienitym miejscem do takiej zabawy, ale to także taki mały rekonesans przed Pekinem. Już za 2 lata ci zawodnicy będą walczyli o olimpijskie złoto. Na razie czekają, bo jest flauta, ale jeszcze dziś wypłyną. Mieliśmy walczyć z falami, a póki co walczymy z flautą i na to nie ma rady. Nawet największe pieniądze świata i najlepsi żeglarze nic na to nie pomogą. Rzeczywiście, ale to właściwie nigdy nie ma gwarancji, że ten wiatr czy wiatr odpowiedni będzie. Myślę, że dzisiaj jeszcze jest spora szansa, że troszeczkę się rozdmucha, zwłaszcza, że prognozy są dosyć dobre na popołudnie, także jest szansa, że będziemy pływać. To jest stolica żeglarska Polski podobno. Ja myślę, że w tym momencie nawet stolica żeglarska świata lub przynajmniej Europy. Gdy Bałtyk przestaje kaprysić, zawodnicy budzą się do życia. W porcie robi się wtedy gwarno i bardzo tłoczno, bo wszyscy pracują na najwyższych obrotach.
Prawdziwy spektakl rozpoczyna się jednak na wodzie, gdzie wiatr miota żaglami, a fale uderzają o dzioby sterowanych przez ludzi jachtów. Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym można wygrać urządzenie biurowe. Wystarczy wysłać SMS-a pod numer 7278 i odpowiedzieć na 3 pytania. Oto pierwszy z nich. Czy po ulicach Gdyni jeżdżą tramwaje? Każdy z Państwa, kto wyśle SMS-a o treści tak lub nie pod numer 7278 i prawidłowo odpowie na pytanie, otrzyma SMS-a zwrotnego z pozostałymi pytaniami. Osoby, które prawidłowo odpowiedzą na wszystkie 3 pytania, mogą wygrać urządzenie biurowe. Fundatorem urządzenia wielofunkcyjnego X2470 jest firma Lexmark. Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym można wygrać urządzenie biurowe. Wystarczy wysłać SMS-a pod numer 7278 i odpowiedzieć na 3 pytania. Oto pierwszy z nich. Czy po ulicach Gdyni jeżdżą tramwaje? Każdy z Państwa, kto wyśle SMS-a o treści tak lub nie pod numer 7278 i prawidłowo odpowie na pytanie, otrzyma SMS-a zwrotnego z pozostałymi pytaniami. Osoby, które prawidłowo odpowiedzą na wszystkie 3 pytania, mogą wygrać urządzenie biurowe. Gdynia leży na skrzyżowaniu dwóch paneuropejskich korytarzy transportowych. Jeden z nich prowadzi na południe, a drugi na zachód Europy. Każdego dnia do Międzynarodowego Morskiego Centrum Biznesu przypływają dziesiątki statków handlowych z towarami wartymi miliardy dolarów, bo Gdynia to centrum przeładunku kontenerów w Polsce i jedno z ważniejszych centrów w Europie. Ruch w porcie, który wygląda jak dobrze zorganizowane miasto, trwa nieustannie przez 24 godziny na dobę. Na terenie terminalu działa szereg firm, w tym firma C-Hartwig Gdynia S.A., która jest pionierem konteneryzacji. Spółka specjalizuje się w spedycji morskiej, lądowej i lotniczej, a także w kompleksowej obsłudze logistycznej ładunków ponadgabarytowych w dowolnych relacjach geograficznych. Działa także jako agencja celna i świadczy usługi magazynowe. Jej partnerem jest firma GeoLogistics, jedna z największych sieci logistycznych świata. Dzięki niej C-Hartwig Gdynia S.A. ma dostęp do 300 portów lotniczych i 1000 portów morskich na wszystkich kontynentach. Kiedy jest się w Gdyni, to tak jakby się było jedną nogą w innych krajach Europy. Dziś w gdyńskim porcie wpadłam więc na pomysł, żeby choć rzucić okiem na kraj dzieci z bulerbyn, czarnych, gorzkich cukierków i kiszonych śledzi. Kulinarnie to kto by tam Szweda zrozumiał, ale widoki podobno piękne. To co, płyniemy tym olbrzymem do Szwecji? Rejsy wycieczkowe to najnowsza i najmodniejsza forma wypoczynku w Gdyni. Co roku na pokładach takich statków bawi się i wypoczywa aż kilkaset tysięcy turystów, w tym wielu obcokrajowców, bo jest to najmniej męczący sposób zwiedzania świata. Promy wyglądają jak kilkupiętrowe hotele. Wielkie schody i szereg wind ułatwiają komunikację między piętrami. Na pokładach olbrzymów są sklepy, restauracje, puby i niekończąca się ilość korytarzy, które ciągną się przez całą długość statku, dlatego łatwo się tu zgubić. Maksymalnie 21 węzłów, czyli to jest tam około 30,
9 km na godzinę. Szybkość nie jest wielka, wiadomo, opór. No, jest to potwór, jest to potwór. Ja w tym potworze się zgubiłam i dzięki temu mężczyźnie zostałam odnaleziona. Dziękuję bardzo. Około godziny 17.40 prom dopływa do poszarpanych brzegów szwedzkiej Karlskrony. 326-letnie miasto rozsiadło się na większych i mniejszych skalistych wyspach archipelagu Blekinge. Zabytkowe centrum Karlskrony położone jest na wyspie Troso, ale ludzie mieszkają też na takich małych wysepkach. Można do nich dopłynąć jedynie rybacką łodzią lub motorówką, bo skrawki lądu nie są połączone stałą przeprawą z lądem. Zachód słońca w Szwecji jest jedyny w swoim rodzaju. Okryte srebrzystą poświatą morze rozświetlają promienie próbującego ukryć się w wodzie słońca. Po kilkunastu minutach słońce znika jak piłka rzucona do wody. Gdy Szwecja zapadła w sen, turyści na promie budzą się do życia. Grają w kasynach, na automatach. Wygrałam trochę, a gram dalej. I szaleją na jedynej w swoim rodzaju dyskotece, bo pod parkietem jest 80 metrów głębokości. O 7 rano prom dopływa do Gdyni, gdzie przez cały dzień czeka na turystów czyste powietrze, przewiane wiatrem plaże, promienie słoneczne i woda, w której można się kąpać godzinami. Słońce jest zresztą przyjacielem nadmorskiego kurortu, bo jak donoszą specjaliści od pogody, Gdynia ma najwięcej słonecznych dni w roku spośród wszystkich polskich miast. Gdyńska plaża naprawdę żyje. I to nie są klimaty tylko plażowe. Można tu pobawić się na przykład grając w golfa, albo ponurkować, albo spędzić miło czas na festynie, oczywiście trochę się poopalać, albo popatrzeć na teatralny spektakl. Tu nie przychodzi się tylko po to, by pogrzać się na piasku. Coraz więcej osób przyjeżdża do Gdyni, by tu nurkować, bo dno naszego morza pełne jest wraków i podwodnych niespodzianek. Nurków można spotkać właściwie wszędzie, gdzie jest woda i gdzie jest mokro, ale podobno w Gdyni są naprawdę pierwsza klasa. Gdynia to nurkowa stolica Polski na pewno, dlatego że mamy dwie uczelnie wyższe, mamy marynarze, mamy płetwonurków zawodowych, mamy kilkadziesiąt kilometrów do Kaszubskich jezior i mamy wreszcie Zatokę Gdańską i Bałtyk. Ale dobrze, powiedz mi tak szczerze, kto chce nurkować w Bałtyku, kiedy może wypłynąć sobie w jakieś ciepłe morze?